chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. My dzisiaj z Jackiem tak sobie pływamy po rzece, patrzymy, jak układa się woda, jak to teraz wszystko wygląda po zimie, bo tu zawsze wiele rzeczy się zmienia. Ale jak chce się łowić bolenie, to bardziej przy takiej pogodzie i przy takiej temperaturze wody, no to jednak polecam wam takie spokojne zatoczki, miejsca, gdzie są zalane trawy. Tam najprędzej możecie się spodziewać bolenia, bo on sobie będzie żerował na drobnicę, która tam zalega w takich miejscach. Walną ci? Co ty gadasz? Co? A, w Świętego Graala. Witam z Kibalu serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj jest 5 maja, godzina 13. Cały ranek była piękna pogoda, ale stwierdziłem, że musi się troszeczkę woda ogrzać i na pierwsze bolenie pójdę sobie tak właśnie po południu. No i zobaczcie, co się dzieje. Właśnie zaczyna padać. No ale co zrobić? Czas wolny trzeba spędzić nad wodą. Czy coś się uda złowić? Zaraz zobaczymy. Podejrzewam, że nie. Ale jak to, to nigdy nie wiadomo. Zobaczymy. Aby nie było, że tylko ja mam takie głupie pomysły, to jest również tutaj Jacek. A, jestem. Cześć Jacek, jak myślisz? Czy jest sens płynąć? Znaczy ja i tak muszę popłynąć, muszę zobaczyć, jak silnik chodzi, ale... A, czyli płyniemy, co by nie było, to płyniemy. Ale to jest katastrofa jakaś. Katastrofa jakaś. Jak ja lubię słyszeć, że jest katastrofa, ale z każdej katastrofy da się coś wyłuskać. A jak nie, to przynajmniej spędzimy miło czas na świeżym warszawskim powietrzu. Niby maj, a prawie jak listopad normalnie. Zaczynamy od miejsca, po którym już szalał towarzysz Gugała. Napisał, że totalna martwica. Sprawdzimy. Nie jest to może jakieś super miejsce na maj, bo są lepsze. Zresztą może wam je pokażę potem. Ale tutaj robimy taką rozbiegówkę. Już wam pokazuję, co jest dzisiaj w menu do obławiania głębszych miejsc. Dajery Enzo, cykatki. Tak się prezentują. Tutaj mamy do chlapaków prototypy Świętych Graali. Ich jeszcze nie ma w sprzedaży, bo oczywiście muszę wypróbować, czy na pewno chodzą tak, jak powinny. No i klasyka gatunku sieki, ciemna oliwka. Reklamować tego nie trzeba. No, powiem wam, że nowy Święty Graal chodzi bosko. Zobaczcie, mam nadzieję, że to widzicie. Tu jest przykoska, idzie w stronę mostu. I tutaj te bolenie mogą sobie z tej strony wychodzić, na tą przykoskę. No i równie dobrze mogą na tą przykoskę wychodzić z tamtej strony. Tu jest płyciusieńko, widać piasek. Zobaczcie, na tym piasku jest cała masa drobniczki, jakieś kiełbiczki, jakieś uklejeczki. No i te bolenie mogą to zżerać. Tutaj widzieliśmy takie pojedyncze, małe bolenie, ja wiem, takie po 35-40 cm. To jest zawsze zły znak. Jak chodzą te takie malaki, to widać często w kwietniu, że one sobie chodzą, żerują, można złowić tam jakiegoś takiego 45-50, ale wtedy tych dużych jeszcze w ogóle nie widać. O, widzieliście tutaj? No to ile ten boleń mógł tu mieć, że się zmieścił na tym piasku? Tyle co nic. Jest, jest, jest. Widzicie? Proszę bardzo. Święty Graal złowił nam pierwszego w tym roku bolenia. Niestety rybka paskudnie malutka, no ale co zrobić? O, pięknie, prototyp zadziałał. Szkoda, że na takim malaku, ale zawsze coś. No. Pierwszy boleń! No. Dobra, panie boleń, płyń po mamę. No myślałem, że mój pierwszy boleń w tym roku może będzie odrobinkę większy, no ale cieszmy się z tego, co jest, i nie bądźmy wybredni.
No bo przy takiej pogodzie to i tak fajnie, że coś wzięło. No widać je, no tylko mówię, no same takie kurna małe kluseczki. Może założymy potem cięższego woblerka, poszukamy ich tam dalej, na głębszej wodzie. Może wyjdzie jakaś taka grubsza bestyjka. Fajnie by było. Najważniejsze, że jest jakikolwiek ruch. Do głębszego szukania boleni posłuży nam Dyer Enzo. Zobaczymy, czy może on coś działa. Chociaż dzisiaj to nie jestem pewny, ale sprawdźmy to. Zobaczcie, jak to lata. Lotność niewiarygodna. No i może to prowadzić blisko powierzchni, szybko, można prowadzić dosyć wolno, przy dnie, w połowie toni, jak tam ktoś sobie życzy. A oczywiście przy takiej pogodzie zawsze jest lepiej szukać tych boleni troszkę głębiej. No, akurat tam to się bolenia w ogóle nie spodziewam teraz. Słuchajcie, znam Jacka od lat i wiem, że po prostu uwielbia łowić bolenie w deszczu. Zresztą się go zaraz o to zapytamy. Jak tam, Jacek, ogólnie fajnie? Super jest. Super? Jest. Nie za mało pada? Za mało. Za mało. Jeśli nie macie własnej łódki, to oczywiście możecie sobie wykupić wycieczkę po Wiśle z Jackiem. No, bolenie to bolenie oczywiście, ale możecie się od Jacka dowiedzieć bardzo dużo o rzece, jak działa ten cały piękny ekosystem, o łowieniu sandaczy, o łowieniu sumów, czy tam nawet innych ryb, bo Jacek też łowi i leszcze, i brzany, i klenie. Oczywiście jak ma wolny czas, jak sandacze nie gryzą, bo tak to tylko sandacze łowi. No, także polecam. Jacek jest specem i całą masę wiedzy może wam przekazać. Ruszamy na kolejną miejscówkę, bo czas to ryba, jak to mówią, a o godzinie 19 ma przestać padać. Nie wiem, czy to nam w czymś pomoże, zobaczymy. Jacek, jaki zadowolony jest, jaki jest uśmiechnięty, jaka to jest radość, że mógł dzisiaj popłynąć na ryby. Spójrzcie na niego, jak on się cieszy z tego. Teraz próbujemy troszkę głębiej. Zobaczymy, czy coś wylezie z rynienki. Walną ci? Co ty gadasz? Co? A, w świętego grala. Jacek miał jedno branie, mocny strzał, ale ryba się nie wcięła. To jest miejsce fajne, tylko minus takich miejsc jest jeden. Jak nie widać ryb, to jest ogromna masa wody do przerzucania. Ciężko powiedzieć, gdzie te ryby mogą być. No, takie miejsce dla wytrwałych, ale zawsze potrafi ładną rybką zapłacić. Chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. My dzisiaj z Jackiem tak sobie pływamy po rzece. Patrzymy, jak układa się woda, jak to teraz wszystko wygląda po zimie, bo tu zawsze wiele rzeczy się zmienia. Ale jak chce się łowić bolenie, tym bardziej przy takiej pogodzie i przy takiej temperaturze wody, to jednak polecam wam takie spokojne zatoczki, miejsca, gdzie są zalane trawy. Tam najprędzej możecie się spodziewać bolenia, bo on sobie będzie żerował na drobnicę, która tam zalega w takich miejscach. No a jeszcze tak środek rzeki, to jeszcze chwilka. No ale mówię, my sobie sprawdzamy, jak to teraz wszystko wygląda, bo to wiadomo, że kry przeorały i tu się dużo pozmieniało. Jestem w ciężkim szoku, bo przestało padać. Tylko że dla odmiany zaczyna wiać i robi się zimno, więc nie wiem, czy coś z tego będzie dzisiaj. A Jacek w zeszłym roku obiecał, że opowie, jak pływać po Wiśle, jak się układa woda i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak czytać rzekę. Ale to pewnie jak ta woda opadnie trochę, co, Jacek? Jak nie będzie fali. No, jak nie będzie fali. Bo do takiego nagrania potrzebna jest totalna flauta. Ale możecie, jeśli o to chodzi,
na nas w tym roku liczyć. O, jeden bolen się pokazał. Jest nic, do kamery mówię. Słuchajcie, pod samą łódką. Nie wiem co to. O, masz. Rapa nie. Lesz, ale jaki ogromny. Leszka pociak. Tak. Ale jaki wielki. No i bardzo dobrze, bo przynajmniej... Co? Zapałbym w podbierak jego wolera, nie? Ale przynajmniej wiesz, nie mamy łódki obśluzowanej. No kurna. Już myślałem, że rapka pod łódką pukła, a tu nic. A to tylko Leszka pociak. Ale piękne słoneczko wyszło. Na koniec. No bardzo nad Wisłę było przyjechać. Jak to mówią, ryby to nie wszystko. O masz, kto do mnie znowu dzwoni, no. Pokazał się jeden boleń, ale jakby nic z tego nie wyniknęło więcej. No, dlatego płyniemy dalej. Bardzo fajne miejsce. Chociaż uważam, że dużo łatwiej pewnie bolenia byłoby złowić chodząc po brzegu i tam szperając przy tych trawkach. Jeśli one są gdzieś tam przylane, jest drobniczka, to pewnie bolka można by trafić. Moi kochani, nie wiem czy widzicie, ale zmierzają w naszą stronę kolejne ciemne chmury, więc zaraz będzie znowu lać, jest 18:30, na wodzie totalna martwica, nic się nie dzieje, więc jak to mówią, nie ma co się męczyć, jeszcze parę dni i zacznie się łowienie boleni tak na porządnie. Oczywiście chciałem wszystkim pogratulować, którzy już w tym sezonie porządne ryby złowili, a my się będziemy dzisiaj żegnać. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym vlogu albo na live. Trzymajcie się, na razie, cześć. Teraz woda idzie do góry i dobrym miejscem są te trawki przy brzegu. Jak będą zalane, to tam na bank znajdziecie bolenia.